Lechia Warszawa 8:56. Najlepszy jej wynik w karierze pochodzi właśnie z tego roku. No i już za chwilę start i pierwsze medale Mistrzostw Polski będziemy mieli rozdane. Czy Karolina Kołeczek, czy Klaudia Siciarz, bo między tymi dwoma paniami powinna rozstrzygnąć się rywalizacja. Nie wydaje mi się, żeby jakaś niespodzianka mogła tutaj być na początek tych mistrzostw, ale zobaczymy sprint, to rywalizacja bardzo szybko, nieco ponad 8 sekund i zawodniczki będą już na mecie i poznamy pierwszą złotą medalistkę Mistrzostw Polski. Kołeczek na torze czwartym, Siciarz na torze piątym, doskonale. Karolina Kołeczek, ona od początku nadaje tą rywalizację, ale teraz Klaudia Siciarz i tak jest, młoda Klaudia Siciarz zdobyła złotą Mistrzostw Polski 8:02, doskonały wynik tej zawodniczki, znacznie poprawiła rekord życiowy, no jest w wybornej formie, teraz zachwycona swoim występem, od początku prowadziła Karolina Kołeczek, ale tak mniej więcej od połowy dystansu tor rywalizacji nadawała Klaudia Siciarz, teraz jeszcze ten wynik zweryfikowany na 8:01.